właśnie znajduje się na torowisku tramwajowym tramwaju na Kasprzaka. I o tym w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Tramwaj, kierunek Kasprzaka. Witam Was tutaj, cześć i czem awiznosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z tramwaj, kierunek Kasprzaka. Znajdujemy się bezpośrednio przy przystanku tramwajowym Karolkowa, który był notorycznie trzykrotnie wyłączony z użytkowania podczas budowy metra, odcinka centralnego, później do budowy do Księcia Janusza i później podczas już samej budowy tramwaju na Kasprzaka. Ze względu na procedury prawne ten odcinek był tyle razy przebudowany i dopiero na ostatnim elemencie podczas budowy tramwaju na Kasprzaka powstało tu zielone torowisko. Natomiast teraz już tu tramwaje jeżdżą i w tym miejscu skręcają w prawo w Skierniewicką i mają przystanek Szpital Wolski na razie z wysiadaniem na jezdnię. Natomiast tam dalej po lewej stronie już widzimy nowy przystanek tramwajowy. I tak, może pokrótce o nowej trasie. Nowa trasa to 3,5 km nowych torowisk, albo przebudowanych, albo całkowicie od nowa wybudowanych. Większość oczywiście jest w zielonym torowisku, nowe przystanki, nowe perony, wszystko dostosowane do osób niepełnosprawnych, jak i również windy i nowy przystanek podziemny, który powstaje, czyli tramwaje wykopie. Tramwaje nie tylko i wyłącznie Kasprzaka są tutaj przebudowane, również na ulicy Wolskiej. I tak mniej więcej wygląda to. Cała wartość kontaktu to 205 milionów złotych, czas przejazdu po nowej trasie to około 10 minut i cały okres budowy to jest 20 miesięcy, czyli w tym roku powinniśmy zobaczyć i przejechać się już całą trasą i na to wszystko wskazuje. A teraz zerknijmy sobie po kolei na nowy przystanek tramwajowy Szpital Wolski i tą okolicę. Możecie zwrócić uwagę, że po prawej i lewej stronie są ścieżki rowerowe. O ile po prawej stronie jeszcze nie ma ich, bo są budowane, o tyle po lewej stronie już mają nawet nową warstwę asfaltu ostatecznego, czyli tą warstwę ścieralną. Po prawej stronie dalej nowe torowisko, tu już jest bezpośrednio przejazd w tym miejscu na wysokości ulicy Płockiej, co jest na plus faktycznie. Przez nowe torowisko mamy pierwszy przejazd tramwajowy w tym miejscu, pomijając ulicę Skierniewicką. No i sam przystanek tramwajowy. Dwa perony z wejściami z jednego i z drugiego końca na przejściach dla pieszych, co jest dużym plusem, ponieważ tutaj dosyć duży będzie ruch pasażerów. Same przystanki są podwójne, jeżeli chodzi o wiaty. Możecie zobaczyć, że wiaty są zamontowane i ogólnie dosyć dużo wiatr pojawiło się na tej całej trasie. Pewnie po prostu przyjechały tam z przetargu, zostały zakupione i po prostu zostały pomontowane w różnych miejscach. Jak widzicie, te po prawej stronie są jeszcze zamontowane i nie ma tutaj jeszcze samej płyty peronowej, to ona jest montowana, chociaż krawężniki peronowe nowe są już zamontowane, krawężniki przystankowe, te sławne, o których mówiłem już dawno temu przy budowie tramwaju do Winnicy. Też już tutaj są barierki, jak widzicie, ładne, szklane, nie z tą kratką, co mi się akurat podoba, bo to jest bardziej estetyczne. I w tym miejscu oczywiście jest cała powierzchnia torowiska betonowa, tylko i wyłącznie bez zielonego torowiska, bo tam, gdzie są przystanki, tak to nie jest robione. I szczerze powiedziawszy, nie wiem do końca czemu. Dajcie znać w komentarzach, może wiecie, a jeśli nie, to ja się dopytam po prostu tramwaju, żeby się dowiedzieć, czemu w takich miejscach nie ma zielonego torowiska. Chociaż domyślam się, że dlatego, że tam tramwaj stoi, żeby po prostu to wszystko nie ściekało na same zielone tory. No ale dobrze, tak wyglądają nowe przystanki w tym miejscu, są przejazdy z każdej strony, tutaj też przy tym skrzyżowaniu, no i cała nowa sygnalizacja świetna jest już tutaj mniej więcej zamontowana, ulice nie mają wszędzie nowej jezdni i czy będzie zrealizowana, tylko wam nie powiem, bo nawet niech tutaj drogi rowerowe nie wydają się, jakby były jeszcze do przebudowy. Natomiast w tym miejscu możemy zobaczyć dosyć długi i najdłuższy odcinek nowego torowiska, które jest gotowe. Na razie całkowicie betonowe, jak widzicie, ale na tym wszystkim będzie ułożony faktycznie rozchodnik i to dzięki niemu będziemy mieli tutaj zielone torowisko. Rozchodnik akurat lubi właśnie w taki sposób, też jest taka rynna, żeby to wszystko było połączone i żeby same tory też nie osiadały w związku z zarośnięciem przez zielone elementy, także to jest wszystko w ten sposób tutaj budowane. Sam montaż, no jeszcze na niego pewnie poczekamy, jeżeli chodzi o rozchodnik. Natomiast tutaj dolatujemy do kolejnego przystanku PKP Wola Kasprzaka i widzieliście przed chwilą, że jedna ulica tam jest zamknięta, na wysokości ulicy Bema po prostu nie ma przejazdu. Natomiast na wprost zwykniemy sobie jeszcze na przystank tramwajowy. W tym miejscu pod tymi wiaduktami będzie się znajdować przystank tramwajowy PKP Wola Kasprzaka.
i ten przystanek będzie dosyć dobrą przesiadką do przystanku kolejowego właśnie PKP Wola. Tutaj widzimy teraz na wprost. O ile nie będzie zejść bezpośrednio z góry, czyli z tej części, gdzie pociągi jeżdżą na dół jakimiś schodami i windami, co minus, no ale to wiadomo, dogadanie się kolejarzy z miastem jest zawsze problemem, o tyle będzie po prostu jedno przejście dla pieszych i to będzie całkiem ładne i wygodne przejście, jak kwestia jednej fali na światłach. Tu będzie wyjście też z przystanku, od drugiej strony właśnie przy skrzyżowaniu z ulicą Bema, no i ulica Bema jest aktualnie odcięta, w tym miejscu po prostu nie ma przejazdu. To jest faktycznie na minus oczywiście, jeżeli chodzi o całą budowę, bo tutaj po prostu trwają prace teraz budowlane. Także no tak, tutaj przy tej drugiej ulicy Pnedyckiego jest tylko i wyłącznie jednokierunkowy ruch, też jest tylko i wyłącznie wyjazd, nie ma wjazdu w teorii, więc to jest na minus też, no bo tutaj faktycznie prace trwają przy budowie torowiska na samym środku, jak i również przy budowie nowych dróg rowerowych, które w tym miejscu będą miały różnego rodzaju swoiste przejazdy, ale faktycznie tutaj trwają prace przy budowie nowego torowiska i również na samym rondzie Wolnego Tybetu, który w tym miejscu się znajduje. Zobaczmy sobie bezpośrednio nad Prymas Tysiąclecia, ładne wiadukty i kolejowe, i drogowe. No i sam wiadukt tutaj się rozszerza. Jakbyście byli ciekawi, czemu wiadukty właśnie się w tym miejscu rozszerzają w kierunku południowym, to dlatego, że pierwotnie tramwaj na Kasprzaka miał w tym miejscu właśnie skręcać w kierunku Warszawy Zachodniej. Ostatecznie zmieniły się te wszystkie plany, ale sam wiadukt Masy Tysiąclecia był wybudowany wcześniej, kiedy jeszcze były takie plany, dlatego właśnie w tym miejscu się rozjeżdża to wszystko, aby torowisko tramwajowe, podobnie jak na przystankach na przykład na Jana Pawła, znajdowało się pomiędzy wiaduktami i w ten sposób, żeby tramwaj mógł pojechać w kierunku Warszawy Zachodniej. Ostatecznie jest to zupełnie inaczej realizowane, co możecie zobaczyć na mapkach. Ale w tym miejscu tramwaje będą przejeżdżać mimo wszystko przez sam środek ronda i jeszcze nie wiemy, jak będzie wyglądać organizacja ruchu, jeżeli chodzi o skrzyżowanie w tym miejscu, bo te jezdnie wzdłuż właśnie Prymasa Tysiąclecia będą musiały zostać zamknięte i wyłączone z użytkowania w związku z budową w tym miejscu torowisk tramwajowych. Kiedy to będzie i jak będzie wyglądać objazd, tego wam nie powiem, bo tu trochę dłużej jeździ komunikacji i miejskiej, i samochodów, no po prostu jest tutaj dosyć duży ruch. Ale możemy zobaczyć, że tutaj na środku ronda faktycznie trwają już prace przy podtorzu i to całkiem ładnie się łączy w jedną całość. Lecąc dalej, możemy zobaczyć już bezpośrednio przy tych wielkich osiedlach, jak to niektórzy mówią, przy warszawskim Hongkongu, jak to wszystko w tym miejscu wygląda. No i tak, po prawej stronie nie będziemy mieli drogi rowerowej na większości tej trasy, tylko i wyłącznie przy niektórych ulicach, a po lewej stronie mamy już asfaltową drogę rowerową, która będzie trochę zmodyfikowana pod nowe skrzyżowania. W tym miejscu mamy już jedną przewiązkę, co nam mniej więcej pokazuje, że niedługo jakieś prace tam się rozpoczną przy Prymasie Tysiąclecia, ale też odtąd dalej już całe torowisko tramwajowe mniej więcej w tym miejscu możemy zobaczyć, jak będzie wyglądać. Tam, gdzie mamy betonowanie już bezpośrednio po główkę szyny, to znaczy, że tam tak to będzie wyglądać. W pozostałych miejscach będzie zielone torowisko. Płyta peronowa, czyli przystanek, tutaj mniej więcej jest do prawie skrzyżowania, nawet została zamontowana wiata, ale dalej oczywiście w związku z tym, że tam jeżdżą samochody cały czas na Rodona i nie ma rozpoczęcia prac budowlanych tutaj przy przejeździe tramwaju przez samo skrzyżowanie i nie ma jeszcze przybudowanej części Kasprzaka w kierunku Wolskiej, to oczywiście tutaj prace dalej nie idą, bo sama jezdnia w tym miejscu po prawej stronie będzie się znajdować i nie będzie jechać teraz już dołem. Widzimy to w tym miejscu, gdzie powstaje. Tutaj nowe drogi rowerowe, jak ładnie widać, już pierwsza warstwa asfaltu jest zamontowana, czy wylana dokładnie z asfaltem. I takiej będzie też szerokości cała ta jezdnia. To będą dwa pasy, tak jak wcześniej, przed samym skrzyżowaniem będą trzy pasy i wszystkie trzy pasy będą tylko łącznie na skręt, na lewoskręt w dużym skrócie. Więc tutaj w tym miejscu będą samochody się łączyć z Wolską. I to jest ten temat kontrowersyjny, że po prostu w tym miejscu ruch będzie po prostu, będzie więcej sygnalizacji świetnej, tak? Dla samochodów, a tramwaje będą jechać dołem i będą w teorii jechać szybciej. Choć wszyscy kierowcy są oczywiście z tego powodu niezadowoleni. Natomiast w tym miejscu jest przystanek elekcyjna. O ile sam przystanek tramwajowy nie podlega przebudowie, o tyle w tym miejscu torowisko tramwajowe już dosyć mocno. Samo skrzyżowanie będzie mieć z każdej strony ścieżki rowerowe i możemy to zobaczyć na z czterech rogów samego skrzyżowania. Tam, gdzie jeszcze po prostu trasy torowe przy nowym torowisku tramwajowym się nie rozpoczęły, nie ma też prac bezpośrednio przy samej
tej części, jeżeli chodzi o drogi rowerowe, choć trzeba powiedzieć, że całkiem dużo tych tutaj dróg rowerowych będzie teraz w tym miejscu zlokalizowanych. Samo torowisko też będzie tutaj przeniesione na sam środek ulicy Wolskiej, czyli nie będzie jechać po prawej stronie. To oczywiście wiąże się z całkowitym wyłączeniem ruchu tramwajów na tym odcinku i nie wiemy jeszcze, kiedy to będzie kiedy to się stanie i jak będzie wyglądać organizacja ruchu w tymże miejscu, ale powiem Wam, że to będzie dosyć ciekawe, bo chyba jeszcze takiej trasy wyłączonej z użytkowania przed pętlą cmentarz Wolski nie było. I też od razu w tym momencie zdemontuję jakiekolwiek informacje, iż pętla tramwajowa cmentarz Wolski ma być do likwidacji. Ona została przebudowana jakiś czas temu i ona nie jest do likwidacji. Tam będzie dosyć dużo linii tramwajowych kończyć swój wiek, włącznie z właśnie budowaną nową trasą tramwajową na Kasprzaka. Ale teraz jesteśmy na dole. Tramwajowy cmentarz prawosławny będzie do likwidacji, jeżeli chodzi o tramwaje, będzie tylko i wyłącznie dla autobusów, bo tramwaj tu jedzie na dole i koszt wybudowania przystanku tramwajowego tutaj na dole jest nieadekwatny do natężenia ruchu, jaki jest faktycznie na górze i było tanie po prostu zrobić w tym miejscu przystanki autobusowe, choć jeszcze żadna linia tutaj normalnie, liniowo nie jeździ poza objazdami. Natomiast tramwaje tutaj będą się łączyć z torowiskiem tramwajowym na Kasprzaka. Tak dokładnie jak ten samochód przejechał, w tym miejscu nie będzie jezdni, tylko będzie torowisko tramwajowe zjeżdżać z jednej i z drugiej strony i się w tym miejscu łączyć. Jak widzicie, same wiadukty tutaj dla jezdni i ciągu pieszo-towarowego na górze już nie mają podpór od dołu, czyli cała konstrukcja jest gotowa, choć jeszcze nie mamy wylanego asfaltu na górze, więc do tego jeszcze prace po prostu trwają. Ale całkiem ładnie to wygląda i zwróćcie uwagę, że po lewej stronie tu musi być wyjście ewakuacyjne, więc są schodki. Gdyby nie daj Boże, co się stało i tramwaj w tym miejscu się zepsuł, to jest wyjście dla pasażerów i innych osób, żeby po prostu mogły wyjść i uciec z tej rynny, że tak to powiem, z tego wykopu na powierzchnię. Takie miejsce muszą być zapewnione, więc jak widzicie na spokojnie tutaj wszystkie te elementy i standardy są zrobione. Nawet jak się przyjrzycie w różnych wizualizacjach, to jest też, te schody są tutaj wszędzie pokazane, więc to jest ciekawe. Ja tego nie zauważyłem, szczerze powiedziawszy wcześniej, ale taka ciekawostka, to już jest w tym miejscu zamontowane i dopiero w tym momencie w maju miałem okazję to wszystko zaobserwować. No i tak mniej więcej z tej strony to wygląda. Tu jest to połączenie właśnie ulicy Kasprzaka z Wolską, tak jak teraz lecimy. Trzy pasy na lewo skręt w tym miejscu będą i po prawej stronie jest wiadukt dla rowerzystów i pieszych, natomiast ten główny na trzy pasy z ulicy Kasprzaka, które będą wjeżdżać bezpośrednio na trzy pasy ulicy Wolskiej. Tu będzie sygnalizacja świetna i od tego miejsca już będą razem te samochody jechać i z Wolskiej, i z Kasprzaka trzema pasami bezpośrednio dalej w kierunku Bemowa i granicy miasta. To też jest oczywiście plus, że tutaj bezpośrednio w Redutę Wolską będzie możliwość wjazdu z ulicy Kasprzaka, której wcześniej nie było. Natomiast sama Redutę Wolską to jest dosyć duża przebudowa, która jeszcze nie jest na głównym elemencie, jeżeli chodzi o prace tramwajowe. Owszem, przejście podziemne, które widzimy na wprost, ma już całą konstrukcję, ma już stop i niedługo będzie zasypywane i będzie powstawała na nim, a właściwie nad nim, nowa jezdnia. Natomiast same przystanki tramwajowe nowe, które będą tutaj na minus jeden i jeszcze przy nich prace się nie rozpoczęły i nie powiem Wam, kiedy się rozpoczną. Natomiast wracając do przejścia podziemnego. Przejście podziemne jest tutaj już pod dwoma jezdniami w dwóch kierunkach zamontowane i jest to kontrowersyjna wąska pochylnia w tym miejscu. Faktycznie ta pochylnia, która jest na sam dół do przejścia podziemnego, jest bardzo wąska i szczerze powiedziawszy nie widzę możliwości w tym miejscu wyminięcia się na przykład osób z wózkami dziecięcymi czy inwalidzkimi, jeżeli tutaj zjeżdżają na dół. Jest oczywiście też winda, ale jest bardzo mało miejsca w tej pochylni i nie będę się dziwić, jeżeli ludzie po prostu będą mieli problemy, jak będą schodzić, że nie będą wiedzieć po prostu, czy na drugim końcu ktoś nie jest i na siebie nie wpadną. To jest na minus, jeżeli chodzi o błąd przy projektowaniu tego odcinka, chociaż oczywiście jest na plus, że jest i pochylnia i winda, jak winda się zepsuje. Chociaż to niestety jest z góry myślenie, że windy się zepsują. Natomiast tutaj po drugiej stronie możemy zobaczyć w ulicy Wolskiej, że skarpa została całkowicie wyburzona. Nie do końca wiem, to po prostu nowa ścianka będzie musiała być postawiona dla tramwajów, ale faktycznie to zostało wyburzone. Szczerze powiedziawszy, nie sądziłem, że oni to będą jeszcze ruszać. Myślałem, że te elementy, które tutaj już są, pozostaną, no ale jak widać, to się jeszcze pozmieniało. No i tutaj dosyć duże, specjalne skrzyżowanie z różnymi objazdami zamontowane, które całkowicie zmienia aktualnie układ drogowy z tym docelowym, który tutaj w przyszłości jeszcze powstanie. No i tak mniej więcej wygląda cała ta przebudowa. Mieliście trochę innych ujęć niż zazwyczaj w tym filmie, żebyście mogli trochę to inaczej zobaczyć. Było też nowe intro i nowe mapki, na których macie zarysowane tramwaje, które teraz są budowane i kreskowanymi liniami
tramwaje, które są planowane do wybudowania w przyszłości, jak rozjazdy na Rondzie Daszyńskiego czy tramwaj pod Warszawą Zachodnią. Od razu mówię, że nie są planowane do budowy teraz w jakiekolwiek rozjazdy w kierunku tramwajów pod Warszawą Zachodnią na ulicy Kasprzaka, to będzie budowane później. Ale jeśli taki film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Zachęcam do wspierania, do wchodzenia na mój serwer na Discordzie, do wchodzenia na grupę na Facebooku Co u tramwajów warszawskich, link do niej macie w opisie i wkładacie. No i do zobaczenia już wkrótce. W kolejnym materiale na moim kanale zobaczycie na dniach przelot na przestrzeni czasu 2 lat tramwaju na Kasprzaka. Cześć!